OSS, okiem służb specjalnych. Zaprasza Piotr Herman, czyli ja, a to jest podcast dla chcących zrozumieć świat mniej lub bardziej tajnych służb. Zaś ja znam się na nich, gdyż sam byłem oficerem polskich służb specjalnych, a obecnie szkolę profesjonalistów wywiadu i bezpieczeństwa biznesu CSI, czyli Corporate Security Intelligence. Serdecznie zapraszam. Szpiegul.pl. Cześć! Nie do pomyślenia. Serdecznie witam Cię w najnowszym odcinku. W trakcie ostatnich tygodni zachorzałem nieco na znaną chyba wszystkim szkoleniowcom, trenerom i nauczycielom przypadłość. Po prostu straciłem głos. Zasadniczo nadal jest średnio, ale postanowiłem nagrać nowy odcinek podcastu. Mam tyle materiału do przekazania, że po prostu szkoda nie nagrywać. Czas płynie. A skoro to wyjaśniłem, to myślę, że wybaczysz mi chrapliwość mego głosu w tym konkretnym odcinku. Na świecie cały czas dzieje się wiele. Bardzo wiele. A wszystko to nie wynika z próżni, lecz z tego, co realnie wydarzyło się, a także z tego, co nie wydarzyło się w przeszłości. Z tego też powodu, tak jak zwykle, ubieram moje opowieści w historyczny strój i biorę taką specjalną lupę z filtrem na służby specjalne. A tobie pozostaje jedynie wsłuchać się, aby samemu ocenić co i jak. Tematyka dzisiejszego odcinka jest arcyciekawa i ogrom wiedzy przed tobą. Opowiem ci bowiem o przygotowaniach do III wojny światowej. Zaczynamy! Zimna wojna za żelazną kurtyną. Jeśli naród niemiecki złoży broń, wówczas Sowieci, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Rooseveltem, Churchillem i Stalinem, zajmą całą wschodnią i południowo-wschodnią Europę, w tym większą część Rzeszy. Na tym terytorium, zajętym przez Związek Radziecki, zapadnie żelazna kurtyna, poza którą nastąpi rzeź narodów. Tak napisał minister propagandy państwa niemieckiego Józef Goebbels w artykule zatytułowanym Rok 2000, opublikowanym w tygodniku Das Reich z 25 lutego 1945 roku. Nieco ponad rok później, 5 marca 1946 roku, sformułowanie żelazna kurtyna na określenie porządku pojałtańskiego spopularyzował Winston Churchill. Podczas historycznego przemówienia w amerykańskim mieście Fulton w stanie Missouri wygłosił zdanie o żelaznej kurtynie przebiegającej od Szczecina po Triest. Powiedział wówczas: od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem zapadła żelazna kurtyna dzieląc nasz kontynent. Poza tą linią pozostały stolice tego, co dawniej było Europą Środkową i Wschodnią. Warszawa, Berlin, Praga, Wiedeń, Budapeszt, Belgrad, Bukareszt i Sofia. Wszystkie te miasta i wszyscy ich mieszkańcy leżą w czymś, co trzeba nazwać strefą sowiecką. Są one wszystkie poddane w takiej czy innej formie wpływowi sowieckiemu, ale także w wysokiej i rosnącej mierze kontroli ze strony Moskwy. A z żelazną kurtyną nierozerwalnie wiąże się jeszcze jeden ważny termin – zimna wojna. Pierwszy raz użył go w 1945 roku brytyjski pisarz George Orwell w eseju You and the Atomic Bomb, czyli Ty i bomba atomowa, który ukazał się na łamach brytyjskiej lewicowej gazety Tribune. Następnie określenie to w 1947 roku użył Amerykanin Bernard Baruch, notabene przyjaciel Churchilla, by opisać pojawiające się napięcia pomiędzy dwoma byłymi sojusznikami z czasów II wojny światowej. Termin ten popularność zyskał dzięki książce pod tytułem Zimna wojna, napisanej przez znanego publicystę amerykańskiego Waltera Lippmana. Stwierdził on w niej, że zakończył się okres koalicji antyhitlerowskiej,
a rozpoczął się okres konfrontacji pomiędzy mocarstwami zachodnimi i ZSRR. Trzeba przyznać, że termin żelazna kurtyna zdobył dużą popularność. Trafnie przedstawiał sytuację w Europie. Kontynent został podzielony i taki stan rzeczy trwał do 1989 roku. Owa zimna wojna została zakończona upadkiem ZSRR, a za jedyne supermocarstwo na świecie zaczęto postrzegać Stany Zjednoczone Ameryki. Dzisiejszy świat zmierza jednak w stronę wielobiegunowości, gdyż istnieją już dwa supermocarstwa, kilka mocarstw regionalnych, a także, jak podaje ONZ, na świecie jest obecnie 195 państw. Choć to też nie jest sprawa prosta, gdyż liczba krajów zmienia się co jakiś czas na skutek przewrotów, powstań, wojen czy podziałów, a poza tym funkcjonują również i inne klasyfikacje, na przykład mamy 206 narodów olimpijskich, gdzie doliczamy narody zamieszkujące posiadłości zamorskie krajów członkowskich ONZ, czy też 201 niepodległych państw, czyli kraje, które nie zaliczają się do ONZ i nie ogłosiły swojej niepodległości, jak na przykład Wyspy Cooka, oraz państwa, których niepodległość uznawana jest jedynie przez część krajów członkowskich ONZ, na przykład Tajwan. I w takim świecie, we wschodnim zakątku spokojnej, wydawałoby się, Europy, ponad miesiąc temu wojska rosyjskie wkroczyły na teren Ukrainy i zaczęła się wojna. Dlaczego w ogóle do niej doszło? Cóż, roszczenia terytorialne zawsze w historii były punktem zapalnym. Na naszym kontynencie mamy ich mnóstwo. Z punktu widzenia służb wywiadowczych, służb specjalnych, służb tajnych, to bardzo istotna dziedzina wiedzy. Odpowiednio sterując emocjami poszczególnych narodów, można osiągnąć wiele. Rok 1989 doprowadził do pierwszych niepokojów na tle roszczeniowym, rozpad Jugosławii, wojna na Bałkanach, uznanie niepodległości Kosowa przez część członków ONZ, wojna w Gruzji, zajęcie Krymu i obecna wojna rosyjsko-ukraińska. Wielu wierzy, iż jest to początek III wojny światowej. Czy tak jednak jest? Nie wiem. To dopiero pokaże historia. To wszystko, co dotychczas opowiedziałem, jest ogólnie znane. Nas jednak interesuje to, co działo się w kuluarach, a konkretnie jak na to wszystko spojrzeć okiem służb specjalnych. Bo wybuch tej wielkiej, trzeciej wojny światowej przepowiadano już wcześniej. I to kilka razy. Co znaczy, że do niej nie doszło. Z interesującego nas punktu widzenia pierwszy raz miało to miejsce jeszcze w trakcie II wojny światowej. Ten epizod znany jest jako operacja lub misja kryptonim Freston. Zanim jednak do niej dojdziemy, opowiem Ci o kontynuacji działań służb bezpieczeństwa II Rzeczpospolitej w ramach brygad wywiadowczych w latach II wojny światowej aż do 1946 roku. Zaś po omówieniu misji Freston usłyszysz o tajnych przygotowaniach do III wojny światowej, czyli o operacji kryptonim Unthinkable. To nie do pomyślenia, bo to jest tłumaczenie tego angielskiego słowa. Zaczynamy! Brygady wywiadowcze. W tej części skorzystam z artykułu napisanego przez Zbigniewa Nawrockiego pod tytułem Brygady wywiadowcze 1940-1946, który opublikowany został w periodyku Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej nr 1-2 z 2008 roku. Po przegranej kampanii wrześniowej zadania tzw. defensywy, czyli kontrwywiadu politycznego, nie straciły bynajmniej na ważności. Zgodnie z przepisami prawa na czas wojny, cała odtwarzana administracja cywilna podporządkowana została jednemu celowi – zbrojnej walce o niepodległość Polski. W marcu 1940 roku generał Stefan Rowecki przedstawił politycznemu komitetowi porozumiewawczemu projekt zorganizowania tzw. komend etapowych, które miały zapewnić zaplecze na czas powszechnego wystąpienia zbrojnego. Komitet odrzucił jednak pomysł, uważając, że jest to zakamuflowana forma przejęcia władzy przez wojsko. Wskutek tego pod koniec kwietnia 1940 roku Rowecki przedstawił politykom nowy projekt. Wybór osoby, która by w ścisłym porozumieniu zarówno z komitetem, jak i komendantem Związku Walki Zbrojnej podejmie pracę nad utworzeniem administracji zależnej od komitetu. I ten projekt został przyjęty.
W maju 1940 roku funkcję szefa koordynacji spraw wojskowych i cywilnych objął urlopowany na ten czas z wojska Ludwik Muzyczka, który przedłożył wkrótce plan zorganizowania trójinstancyjnej administracji tymczasowej. W czerwcu 1940 roku Muzyczka został podporządkowany tymczasowemu delegatowi rządu RP na kraj. Muzyczka to przedwojenny działacz Związku Strzeleckiego, komendant Okręgu Wileńskiego i Tajnego Okręgu Pomorskiego, urzędnik, m.in. starosta powiatowy w Głębokiem na Wileńszczyźnie i w Wyżysku na Pomorzu, a także współtwórca i komisarz cywilny jednej z pierwszych konspiracyjnych organizacji antyniemieckich, organizacji Orła Białego. Organizacja administracji. Do prac nad organizacją administracji w ramach ZWZ Muzyczka przystąpił dopiero w marcu 1941 roku. Za podstawę swej pracy przyjął przepisy prawne regulujące funkcjonowanie struktur państwowych w okresie wojny. Artykuł 4 ustęp 2 ustawy o stanie wojennym z 1939 roku mówił: w miejscowościach, w których wskutek działań wojennych władze administracji ogólnej nie są czynne, wszelkie ich uprawnienia przechodzą z mocy samego prawa na właściwe władze wojskowe. Na szczeblu centralnym przy departamentach delegatury miały być powołane biura wojskowe. Na szczeblu wojewódzkim wydziały wojskowe współpracujące z okręgowymi delegatami rządu, a na szczeblu powiatów referaty wojskowe. W połowie 1941 roku na szczeblu centralnym utworzono pierwsze biura wojskowe, których do końca 1941 roku funkcjonowało 9, w tym Biuro Wojskowe Spraw Wewnętrznych. Pozostałe biura to Wojskowe Biuro Sprawiedliwości, Wojskowe Biuro Skarbu, Wojskowe Biuro Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia, Wojskowe Biuro Rolnictwa, Wojskowe Biuro Aprowizacji, Wojskowe Biuro Komunikacji, Wojskowe Biuro Przemysłu i Handlu oraz Wojskowe Biuro Telekomunikacji. Organem kierowniczym aparatu biur wojskowych ustanowione zostało w Komendzie Głównej ZWZ szefostwo biur wojskowych noszące kryptonim kolejno Teczka, Głóg i Róża. Szefem biur został Muzyczka. Równolegle przystąpiono do tworzenia struktur terenowych. Oddział Bezpieczeństwa. Jedną z komórek Biura Spraw Wewnętrznych stanowił Oddział Bezpieczeństwa. W oddziale miały funkcjonować komórki informacyjno-polityczna, służby bezpieczeństwa, a także brygady wywiadowcze. Do zadań Oddziału Bezpieczeństwa miały należeć m.in. organizacja aparatu służby bezpieczeństwa, łącznie z przygotowaniem struktur policji porządkowej, kryminalnej i politycznej, przygotowanie zarządzeń dotyczących zabezpieczenia porządku publicznego w tzw. okresie przejściowym, czyli po ustaniu działań wojennych. Przez zabezpieczenie rozumiano unieszkodliwienie elementów wywrotowych, a także przygotowanie sądów administracyjnych. Jakie były zadania brygad? Szczególne zadania w ramach oddziału otrzymały brygady, które miały rozpracowywać wiele zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem ruchu komunistycznego, a także mniejszości narodowych oraz organizacji społecznych i politycznych. Przypominam, że sprawy mniejszości narodowych w okresie międzywojennym znajdowały się w kompetencji pionu politycznego, a później śledczego Policji Państwowej. Zakres działania brygad obejmował przede wszystkim zbieranie materiałów i informacji w kwestii bezpieczeństwa. Priorytetowo traktowano tzw. element wywrotowy, czyli komunistów. W tym względzie rozpracowaniu podlegał a. stan organizacyjny, osobowy, technika pracy i metody pracy elementów komunistycznych w okresie bezpośrednio przed wojną. B. Stan organizacyjny, osobowy, technika pracy, metody pracy i aktualne nastawienie elementów komunistycznych w związku z wytworzoną sytuacją w dobie dzisiejszej. Na bieżąco brygady miały prowadzić inwigilację działalności komunistów, m.in. w organizacjach lewicowych, polskich i mniejszościowych, w większych ośrodkach pracy, obozy pracy, fabryki, w prasie podziemnej, ale także w organizacjach niepodległościowych, w tym w partiach obozu rządzącego. W pierwszej połowie 1940 roku Muzyczka rozpoczął gromadzenie kadr z myślą o ich wykorzystaniu w ramach administracji zastępczej. Wydana w grudniu 1941 roku instrukcja ogólna dla wydziałów wojskowych wspominała, że
Na terenie niektórych okręgów już od dłuższego czasu zostały powołane brygady wywiadowcze, których wyniki prac uzasadniają potrzebę rozciągnięcia tej formy wywiadu i na pozostałe okręgi. Tam przeto, gdzie brygad wywiadowczych nie ma, szefowie wydziałów wojskowych przystąpią niezwłocznie do ich zorganizowania. Struktura organizacyjna szefostwa biur wojskowych, z przyczyn oczywistych, nie wszędzie została wprowadzona w życie i nie wszędzie wyznaczone zadania zostały podjęte w pełnym wymiarze. W połowie 1943 roku wydziały wojskowe oprócz Okręgu Krakowskiego AK funkcjonowały w obszarach warszawskim dla województwa warszawskiego i lwowskim dla województw lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego, a także w okręgach kieleckim, warszawskim dla Warszawy, lubelskim, śląskim, łódzkim, poznańskim, białostockim, wileńskim, nowogrodzkim i poleskim. Ponadto utworzono ekspozytury wydziałów wojskowych dla okręgów tarnopolskiego i stanisławowskiego oraz podokręgu rzeszowskiego. W obszarze lwowskim AK wydział wojskowy liczył około 700 osób. Składał się m.in. z oddziału bezpieczeństwa wraz z brygadami wywiadowczymi. Scalenie. W połowie 1943 roku zapadła decyzja o scaleniu teczki i organizowanej przez delegaturę rządu administracji zastępczej. Dlaczego? Cóż, jak to u nas? To głównie niezwykłe sukcesy organizacyjne muzyczki wywołały przesadne i niczym nieuzasadnione obawy stronnictw politycznych. Aparat muzyczki stał się silną konkurencją dla aparatu administracyjnego delegatury, który w 1942 roku nie mógł się żadną miarą z nim mierzyć. To opinia zastępcy muzyczki Jerzego Michalewskiego. Personel scalanych komórek po uzyskaniu urlopów z wojska miał przejść pod zwierzchnictwo władz cywilnych, czyli delegatów, i otrzymać w przybliżeniu funkcje podobne do tych pełnionych w teczce. Szefowie biur wojskowych mieli zostać zastępcami dyrektorów departamentów delegatury, szefowie wydziałów wojskowych zostali przewidziani na stanowiska dyrektorów biur delegatów okręgowych, względnie ich zastępców. Referenci powiatowi mieli objąć funkcję zastępców delegatów powiatowych. Personel biur wojskowych, który z różnych względów nie przechodził do struktur cywilnych, został przesunięty w ramach Armii Krajowej na inne stanowiska. Scalenie odbyło się zasadniczo na przełomie 1943 i 1944 roku, z wyjątkiem kilku biur wojskowych, m.in. przemysłu, komunikacji i telekomunikacji, które nadal tworzyły już GŁUG. Brygady wywiadowcze miały przejść po scaleniu do wydziałów bezpieczeństwa w biurach okręgowych delegatów rządu, ale na przykład krakowska brygada wywiadowcza pozostała w strukturach AK, a fakt ten miał daleko idące skutki, zadecydował o przyszłości brygad, o przetrwaniu ich struktur na terenie krakowskiego AK, nie, a później obszaru południowego delegatury sił zbrojnych i WiN, czyli drugiej konspiracji tej antykomunistycznej. Kierunki działalności brygad nie uległy zmianie. Zmieniły się natomiast metody i formy zbierania informacji. Uszczegółowiono również zadania. Rozpracowaniu nie podlegał już ruch komunistyczny jako całość, ale konkretne instytucje komunistycznej władzy i ludzie, którzy tę władzę reprezentowali. W pierwszym rzędzie rozpracowaniu podlegały służby sowieckie, komendy wojenne, organy Smiersza, NKWD, NKGB, doradcy sowieccy, UB, więzienia i areszty, ich funkcjonariusze, instytucje aparatu państwowego i quasi-samorządowego, czyli urzędy wojewódzkie, w tym szczególnie wydziały społeczno-polityczne, rady narodowe, starostwa oraz komitety PPR wszystkich szczebli i stronnictwa koncesjonowane PPS, SL i SD. Monitorowano również rozwój sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej na terenie zajmowanym przez wojska sowieckie, a także rejestrowano zbrodnie i nadużycia nowej władzy, morderstwa, rabunki i gwałty popełniane przez Sowietów oraz działalność OUN-UPA. Nowa rzeczywistość wymagała także zmiany kadr konspiracyjnej siatki brygad. Siatka złożona z byłych wywiadowców Policji Państwowej czy żołnierzy AK przestawała być wystarczająca, gdyż potrzebni byli nowi ludzie zainstalowani w aparacie nowej władzy,
członkowie PPR, funkcjonariusze UB i milicji, urzędnicy współpracujący z brygadami oraz dostarczający bieżących i wiarygodnych informacji. W drugiej konspiracji, antykomunistycznej, brygady stanowiły w dalszym ciągu niezależną sieć wywiadowczo-informacyjną. Nie podlegały one kierownictwu okręgów, wydziałów, DSZ i WIN, ale bezpośrednio szefowi brygad obszaru południowego. Reorganizacja brygad trwała do końca 1945 roku. Rozbudowano siatki wywiadowcze w podokręgu, a później w okręgu rzeszowskim i krakowskim, w kwietniu 1945 roku w okręgu górnośląskim. Podstawę organizacyjną brygad stanowiły nie rejony i rady, jak to miało miejsce w WIN, lecz inspektoraty i obwody. Również zasięg terytorialny inspektoratów brygad nie pokrywał się z rejonami WIN. Okręgowe struktury brygad zalecały swym komórkom wywiadowczym m.in. 1. Zorganizowanie wywiadu i kontrwywiadu osobowego i organizacyjnego przez dobór osób najpewniejszych pod względem przekonań patriotycznych, uzdolnień, bezstronności i pewności charakterów. 2. Ugruntowanie jak najszerszej pracy konspiracyjnej w swej działalności i niedopuszczenie w żadnym wypadku do rozszyfrowania wobec wywiadu NKWD względnie UBP. 3. Bezpośredni wywiad poszczególnych osób i organizacji, na które przez swoją działalność, szczególnie po 1 września 1939 roku, można wydać w myśl obowiązujących ustawę wyrok jako na zdrajców państwa polskiego. 4. Bezpośredni wywiad poszczególnych osób i organizacji, które przez swoją działalność, szczególnie po 1 września 1939 roku, wykazały pełną wartość ideową, przez co stały się godnymi do objęcia z przyszłych kierowniczych stanowisk stosownie do swych uzdolnień fachowych. Wreszcie 5. Kwalifikacja elementu niepewnego, chwiejnego, na który należy zwrócić uwagę w przyszłości i uszanować przez odpowiednie stwarzanie dla nich warunków terenowych i pracy. Równocześnie podkreślano, że nie ilość, lecz jakość decydować będzie o wynikach pracy brygad wywiadowczych. Raporty z obwodów i inspektoratów przekazywane były do Okręgowego Biura Studiów, komórki składającej się z referatów społeczno-politycznego, kontrwywiadowczego i gospodarczego, a zajmującej się opracowywaniem dostarczanych przez struktury terenowe materiałów i przesyłaniem ich przez łączników do Krakowa. W Biurze Studiów Obszaru, kryptonim Izba Kontroli, raporty były ponownie analizowane i przy pomocy komórki propagandowej redagowane w formie profesjonalnie przygotowanego biuletynu wewnętrznego Informator, który co miesiąc trafiał do zarządów wydziałów Zrzeszenia WIN. Rozbicie. Po referendum w 1946 roku nastąpił kres działalności brygad. Należy zaznaczyć, że pomimo przestrzegania zasad konspiracji, funkcjonariuszom Urzędu Bezpieczeństwa udało się zinfiltrować agenturalne komórki brygad. I w sierpniu 1946 roku nastąpiło uderzenie w centralę brygad i aresztowanie szefostwa. Do końca września rozbito także okręgi rzeszowski i górnośląski. Tajna misja wojskowa. W kwietniu 1943 roku ZSRR zerwał stosunki z rządem polskim, londyńskim. Podziemna Armia Polska pracowała zaś nad planami zorganizowania na ziemiach polskich powstania. To wymuszało potrzebę obecności aliantów na okupowanych ziemiach polskich przy dowódcy Armii Krajowej. A był to czas, gdy zwycięstwa Armii Czerwonej pod Stalingradem i na Łuku Kurskim oraz ustalenia konferencji w Teheranie jednoznacznie utwierdziły Brytyjczyków i Amerykanów w tym, że Polska już jest częścią sowieckiej strefy wpływów. Jednym z ważnych, końcowych akcentów tajnych działań alianckich było przyjęcie zrzutu na terenie Polski angielskiej misji wojskowej o kryptonimie Freston. Jej zadaniem było dostarczenie bezpośrednich informacji z okupowanej Polski przez angielskich oficerów wywiadu i wyjaśnienie przez nich stosunków wojskowych i politycznych pomiędzy Polakami a Sowietami w końcowej fazie wojny. Celem wojskowym misji było
Zapoznanie się ze stanem uzbrojenia Armii Krajowej, które wówczas było niedostateczne dla podjęcia walk w ogólnonarodowym powstaniu, analizowanie stosunku AK do innych ugrupowań partyzanckich oraz do Armii Radzieckiej i uczestniczenie misji przy dowódcy AK lub też dowódcy okręgu w ustalaniu warunków ujawniania się i rozbrajania po zajęciu przez wojska sowieckie terenów na zachód od Wisły. Przebieg misji Freston został zrelacjonowany po wojnie zarówno przez żołnierzy AK, jak i we wspomnieniach członka delegacji, polskiego oficera łącznikowego, cichociemnego zresztą, kapitana, a później majora Antoniego Pospieszalskiego, pseudonim A.N. Curie, w książce pod tytułem Misja brytyjska w Polsce 1944-1945. 23 grudnia 1944 roku pod Chorąży Ryś, Leszek Center, otrzymał od szefa sztabu 1. Oddziału Organizacyjnego Okręgu AK Jodła, majora Krzema, czyli Franciszka Blicharskiego, rozkaz szczególny. W dniu Wigilii, 24 grudnia 1944, ma się zgłosić na zapleczu dworca kolejowego w Koniecpolu w określonym czasie przyjazdu pociągu z Częstochowy w mundurze służby leśnej. I tak zrobił. W Koniecpolu, po wyjściu z dworca, zgłosił się do niego cywil w średnim wieku, którego po wymienieniu hasła przewiózł oczekującą tam bryczką do majątku Oleszno państwa Niemojowskich. Po wykonaniu zadania kurierskiego, Ryś po powrocie do oddziału dowiedział się, że niedawno przeprowadził komendanta głównego Armii Krajowej generała Niedźwiadka, czyli Leopolda Okulickiego, na wigilię partyzancką do Oleszna. W lesie Oleszna komendant główny AK dokonał przeglądu 74. Pułku Piechoty AK i udał się na spotkanie z brytyjską misją wojskową o kryptonimie Freston. Uczestników tej misji po odpowiednim przeszkoleniu przerzucono z Anglii do bazy lotniczej w Brindisi na południu Włoch. Tam oczekiwali oni na skok do Polski. W kraju zaś wyznaczono zrzutowisko kryptonim Ogórki, znajdujące się około 30 km na wschód od Częstochowy, w pobliżu miejscowości Żarki, Janów. 26 grudnia 1944 o godzinie 21.30 na zrzutowisku odczuwało się wielkie napięcie. Oddział odbioru bacznie obserwował lądujące spadochrony, a oddział osłonowy patrolował teren. Przez radiostację AK nadano zaszyfrowany sygnał. Zrzut odbył się prawidłowo. Wylądowali pułkownik David Hudson, major Sully Flood, major Kemp, kapitan Anthony Curie, którym był cichociemny major Antoni Nikodem Pospieszalski, pseudonim Rosomak, łuk profesor, trepka, alias Edward Everett, well Anthony Curie, a także sierżant Galbraith. Miało wylądować 6 członków misji, ale 6, kapitan Alan Morgan, tuż przed odlotem z Brindisi źle się poczuł i zrezygnowano z jego udziału w wyprawie. Na tymczasowe miejsce przebywania członków misji Freston wybrano mały dworek we wsi Katarzyna, około 20 km od Radomska. Jeden dzień odpoczywali, a później odbyły się spotkania z oficerami i żołnierzami AK, a także sondażowe rozmowy z różnymi środowiskami. Anglicy, oprócz jednego, kapitana Anthony Curie, czyli Antoniego Pospieszalskiego, który początkowo nie ujawniał, że jest pochodzenia polskiego i zna dobrze nasz język, posługiwali się tłumaczami spośród oficerów Armii Krajowej. Rozmowa z generałem Okulickim była kulminacyjnym punktem krótkiego i bezowocnego pobytu misji w okupowanej Polsce. Generał najpierw przedstawił ogólne niemieckie działania w Polsce, stan rozmieszczenia sił Armii Krajowej i stosunki z Armią Ludową i Narodowymi Siłami Zbrojnymi, a potem wskazał przykłady współpracy z Armią Czerwoną, której wykonanie kończyło się zwykle tragicznie dla żołnierzy AK. Oświadczył, że z chwilą objęcia terenu przez wojska rosyjskie oddziały Armii Krajowej będą rozwiązywane, aby chronić polskich żołnierzy. Misja kilka razy dziennie łączyła się drogą radiową z Londynem za pomocą swoich 2 radiostacji. Ofensywa sowiecka ruszyła z Nadwisły 15 stycznia i 17 stycznia zajęła rejon Częstochowy i Radomska. Nieopodal misji Freston znajdowało się miasteczko Żytno, gdzie stacjonowała jednostka sowiecka, w tym NKWD. Członkowie misji pożegnali się z żołnierzami, by udać się do jednostki Armii Czerwonej. Tam nie dano im wiary, że są Anglikami. Twierdzono, że to bandyci z AK, którzy zachowują się w dziwny sposób i nie chcą mówić po polsku. Odebrano im broń, sprzęt i wtrącono do piwnicy dworskiej. Przesłuchania trwały kilka dni. Następnie przewieziono ich do Radomska i Częstochowy. Pułkownik Hudson domagał się widzenia z dowódcą frontu, marszałkiem Iwanem Koniewem.
Zanim po długich przesłuchaniach dostarczono ich do sztabu frontu, gdzie dostali samolot do Moskwy, upłynęło sporo czasu i konferencja w Jałcie już się rozpoczęła. Ważne materiały misji nie zostały przekazane drogą radiową i nie dotarły do Londynu na czas. Churchill nie miał argumentów do rozmów ze Stalinem, choć gdyby dotarły, to i tak nie miałyby wpływu na postanowienia. Po wojnie w Londynie opublikowano raport misji o pobycie w okupowanym kraju. Prawdopodobnie jest jeszcze tajny raport w archiwach wywiadu brytyjskiego, w którym przypuszczalnie są wyniki rozmowy z generałem Leopoldem Okulickim Niedźwiadkiem o włączeniu podległych mu oddziałów wojska pod bezpośrednie dowództwo Armii Czerwonej i wykorzystaniu do dalszej walki z Niemcami. Generał Okulicki 19 stycznia 1945 roku rozwiązał Armię Krajową, a w jej miejsce utworzył elitarną organizację Niepodległość. I niedługo potem został podstępnie aresztowany przez Rosjan w Pruszkowie, a następnie stanął jako oskarżony na pokazowym procesie moskiewskim 16 i został zamordowany w niewyjaśnionych okolicznościach w rosyjskim więzieniu. Na ratunek Frestończykom przyszła brytyjska ambasada w Moskwie, która zaalarmowana przez Londyn prowadziła poszukiwania zagubionych agentów SOE, S-O-E. Na początku lutego Sowieci przyznali się Anglikom, że wiedzą, gdzie znajdują się członkowie misji. W połowie lutego zostali przetransportowani do Moskwy, gdzie przeżyli chwilę grozy. Zobaczyli, że NKWDziści wjeżdżają z nimi na dziedziniec słynnej Łubianki i spodziewali się najgorszego. Po chwili jednak ich obawy zastąpiła nieopisana ulga. Do sali wszedł oficer brytyjskiej misji wojskowej w Moskwie. Drogą okrężną przez Bliski Wschód powrócili do Londynu. Z otrzymywanych brytyjskich informacji wywiadowczo-polityczno-wojskowych z Polski premier Churchill miał prawo wnioskować, że dalsze popieranie prolondyńskiego podziemia w Polsce przestało być opłacalne dla Brytyjczyków. Antoni Pospieszalski jako kapitan Currie napisał: niechętnie wracam myślą do tej misji. Tyle w niej było pretensjonalnego absurdu, a osiągnięto tak niewiele. Jedynym jej rezultatem jest entuzjastyczny raport pułkownika Hudsona o Armii Krajowej i Polsce Podziemnej, przedstawiony po powrocie Churchillowi i od tego czasu spoczywający zapewne w aktach gabinetu wojennego jako historyczne kuriozum. Audiencja u lorda Silona, ówczesnego ministra wojny gospodarczej, miała charakter całkowicie formalny, podobnie zresztą jak przyjęcie u Mikołajczyka. Zapowiadana audiencja u premiera Churchilla, o ile mi wiadomo, wcale się nie odbyła. Moi angielscy koledzy jednak wyzbyli się złudzeń co do Rosji. Oficjalny raport misji nie wpłynął w żaden sposób na brytyjską politykę względem ZSRR. A jak potoczyła się historia? Aresztowania żołnierzy AK przez NKWD, londyński rząd polski stracił poparcie aliantów, zaś walka zbrojna zakończyła się klęską. Pomimo ogromnej ofiarności i bohaterstwa, to jednak nie był tak całkowicie koniec. Trzecia wojna światowa. Nie do pomyślenia. Tak tłumaczy się kryptonim tej nigdy nie przeprowadzonej operacji, kryptonim Unthinkable. Na jej temat powstała bardzo ciekawa monografia, dostępna również w języku polskim. Jonathan Walker, Trzecia wojna światowa, tajny plan wyrwania Polski z rąk Stalina. Najpierw moja wątpliwość. Powyższa książka powstała na podstawie materiałów archiwalnych. Archiwa są brytyjskie i w dobrym świetle przedstawiają działania Brytyjczyków. Wynika z nich, że to nie Churchill sprzedał Polskę Stalinowi, ale Roosevelt. Czy to prawda? Mówiąc szczerze, to nie wiem. Dlatego przedstawię, o co chodzi w tej całej sprawie na podstawie dostępnych dokumentów. Na początku 1945 roku żołnierze Armii Czerwonej ruszyli do ostatecznego szturmu na III Rzeszę. Do Berlina mieli niespełna 200 km, na południu byli już na granicy z Jugosławią. Zjednoczone Królestwo było praktycznie bankrutem, który zerkał na Stany Zjednoczone, oczekując wsparcia finansowego. Lecz elity amerykańskie zwracały się już w stronę Pacyfiku. Dodatkowo ich przedstawiciele uważali, że wszystkie ruchy Churchilla dążą do utrzymania Wielkiej Brytanii jako imperium kolonialnego, co z kolei było nie na rękę wujowi Samowi, czyli USA, czyli USA. Sytuacja, w jakiej się znalazł Churchill, była nie do pozazdroszczenia. Prezydent Roosevelt
został otoczony proradzieckimi doradcami i licznym gronem radzieckich szpiegów, a jego najważniejsi doradcy, szef sztabu wojsk lądowych generał George Marshall, ambasador Joseph Davis, Harry Hopkins, a także syn Elliot Roosevelt, rozważali gotowość na wszelkie ustępstwa wobec Stalina. Wierzyli, że zapewni to bezpieczeństwo Europie i uchroni ją od brytyjskiego imperializmu. Dlatego nie wyrazili zgody na zaangażowanie większych sił na Bałkanach i zatrzymali natarcie III Armii generała Pattona w kierunku Pragi i Śląska. Roosevelt był do tego stopnia przekonany o dobrej woli Stalina i zaślepiony nienawiścią do brytyjskiego imperializmu, że powiedział Churchillowi: w pojedynkę poradzę sobie ze Stalinem lepiej niż pańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych lub mój Departament Stanu. A w Jałcie okazało się, jak bardzo się mylił. Obawy. Operacja, o której świat pierwszy raz usłyszał w 1998 roku, została oznaczona kryptonimem Unthinkable i otrzymała najwyższy poziom tajności. Wiedzieli o niej jedynie planiści i najbliżsi współpracownicy premiera. Churchill zadecydował, że nie przekaże jej planów nawet Amerykanom. Związane z nią kwestie konsultował jedynie z generałem Andersem, gdyż pierwszy i drugi Korpus Polski miały mieć kluczowe znaczenie w oswobodzeniu ziem polskich. Duży problem stanowił następca Franklina Roosevelta, prezydent Harry Truman, który nie był w pełni zorientowany w sprawach międzynarodowych i opierał się jedynie na wiedzy doradców poprzednika, a ci doradzili mu jak najszybsze wycofanie wojsk z Europy i przerzucenie ich na Pacyfik. Rankiem 12 maja 1945 roku Churchill przesłał prezydentowi Trumanowi taki telegram: jestem głęboko zaniepokojony sytuacją w Europie. Doszło do mojej wiadomości, że połowa amerykańskiego lotnictwa w Europie zaczęła już dyslokację na Pacyfik. Co jednak w tym czasie stanie się z Rosją? Zawsze pracowałem nad utrwaleniem przyjaźni z Rosjanami, ale podobnie jak pan, odczuwam głęboki niepokój z powodu ich interpretacji decyzji z Jałty, ich stosunku do spraw polskich, przewagi, jaką osiągnęli na Bałkanach. Obawiam się wpływu komunistycznej propagandy na tak wiele krajów. Przede wszystkim jednak obawiam się ich wielkich armii, znajdujących się w stanie gotowości bojowej przez długi czas. Truman tych obaw nie podzielał. Wojna po wojnie? Wiosną i latem 1945 roku Churchill, Roosevelt i Truman na przemian grozili Stalinowi, próbowali go zjednać, podczas gdy on konsekwentnie i nieugięcie forsował swoje żądania. W takiej oto atmosferze wielkiej niepewności narodziła się operacja Unthinkable. Brytyjski plan składał się z 38 stron i zawierał ocenę skuteczności ewentualnego ataku aliantów na Armię Czerwoną. Atak miał się rozpocząć już 1 lipca 1945 roku, zanim jeszcze wojska zdążyłyby zostać zdemobilizowane, czego od Churchilla domagali się Amerykanie. Do ataku mieliby ruszyć żołnierze państw Commonwealthu. Plan ataku, który miał się rozpocząć 1 lipca 1945 roku, to była data wybuchu III wojny światowej, przewidywał dwa równoczesne natarcia z głębi terytorium Niemiec. Jedno na kierunku Szczecin-Piła-Bydgoszcz, drugie zaś Lipsk-Kotbus-Poznań-Wrocław, co sugerowałoby, że po przekroczeniu Nysy Łużyckiej natarcie rozwinie się w dwóch kierunkach. Celem tego ataku miało być osiągnięcie rubieży Gdańsk-Wrocław-Kotlina-Kłodzka. Dalszy postęp miał być wstrzymany zarówno z obawy przed sowiecko-czechosłowackim atakiem na prawe skrzydło wojsk alianckich, jak i w nadziei, że ich szybkie dotarcie do owej rubieży skłoni Stalina do wycofania się z Polski, oczywiście nie dalej niż do linii Curzona. Dłuższe zatrzymanie wojsk na linii Gdańsk-Wrocław uznano za niemożliwe. Gdyby więc Stalin nie ustąpił, to pozostawał odwrót lub przedłużenie ofensywy na wschód co najmniej do przedwojennej granicy polsko-sowieckiej, a nawet dalej, czyli wojna totalna wraz z jej bardzo niepewnym wynikiem. Przewaga Royal Navy, która miała wpłynąć na Bałtyk i przeprowadzić liczne desanty pomiędzy Szczecinem a Gdańskiem, nad sowiecką marynarką wojenną była absolutna. Również alianckie lotnictwo wszelkiego rodzaju, myśliwskie, a szczególnie bombowe, taktyczne i strategiczne, górowało nad sowieckim. Wyjątkiem były samoloty szturmowe Tu-2.
Na dodatek Sowieci zostaliby oczywiście pozbawieni zachodnich dostaw paliwa lotniczego i surowców niezbędnych do produkcji samolotów. Decydujące starcia pancerne miały więc mieć miejsce na wschód od linii Odra-Nysa-Łużycka. Planowano odepchnąć Sowietów za przedwojenne granice. Jeśli nie udałoby się tego dokonać do zimy, wojska miały poczekać do wiosny. Sztabowcy obawiali się natomiast, że Armia Czerwona może w tym czasie wyprowadzić kontratak z Bałkanów lub z północy. Churchill wiedział jednak o amerykańskim projekcie Manhattan, programie budowy broni atomowej, i miał plan awaryjny. W razie problemów na froncie zamierzał użyć nowej broni przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Jednakże wobec niechęci Amerykanów i szybkiego wycofania się ich wojsk z Europy, szefowie połączonych sztabów uznali operację za nierealną i w notatce przedstawionej premierowi 22 maja 1945 roku stwierdzono, że operacja jest wysoce ryzykowna. W odpowiedzi Winston Churchill 10 czerwca przesłał depeszę z poleceniem, aby przygotować plan na wypadek agresji Rosji na Wyspy Brytyjskie. Po rezygnacji z przeprowadzenia operacji Unthinkable i przegraniu przez Churchilla wyborów, w wyniku czego na konferencji w Poczdamie Zjednoczone Królestwo reprezentował proradziecki Anthony Eden, Stalinowi udało się za zgodą Amerykanów przeforsować wszystkie swoje pomysły. Polska była wówczas już jedynie marionetką w jego rękach. Dopiero 30 sierpnia 1946 roku odbyło się nieformalne spotkanie pomiędzy brytyjskim i amerykańskim szefem sztabu na temat tego, jak może wyglądać konflikt w Europie i najlepsza strategia prowadzenia wojny przeciwko komunistom. I dopiero wtedy Amerykanie zrozumieli, że to Związek Radziecki, a nie Wielka Brytania, jest ich największym zmartwieniem w Europie. I w tym kontekście bardzo prawdopodobne jest to, że Sowieci zawzięcie niszczyli polskie państwo podziemne, zwłaszcza jego zbrojne ramię Armię Krajową, nie z obawy przed dywersją podczas końcowych miesięcy wojny z Niemcami, czy też w zamiarze ułatwienia polskim komunistom przejęcia władzy, lecz przede wszystkim po to, żeby uchronić swoje linie zaopatrzenia na wypadek przyszłej wojny z Zachodem. I na dziś byłoby to na tyle. Ja zaś opowiadam Ci o tym wszystkim, gdyż po prostu znam się na tym. Sam byłem oficerem polskich służb specjalnych, a obecnie szkolę profesjonalistów wywiadu i bezpieczeństwa biznesu CSI, czyli Corporate Security Intelligence. I na tych kursach szkolę m.in. kadry wywiadowcze i analityczne dla biznesu. A praca służb i ich agentur nie zmienia się z upływem lat, w przeciwieństwie do cały czas ulepszanej technologii. Jeśli słuchasz tego podcastu, to już o tym wiesz. Jeśli masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, to zapraszam Cię na dalsze audycje, a jeśli ich nie masz, to zapraszam Cię tym bardziej. A ten odcinek zakończę. Jeśli chcesz się ze mną skontaktować, to pisz na adres kontakt@szpiegul.pl. Do usłyszenia. Piotr Herman, szpiegul.pl, OSS, Okiem Służb Specjalnych. Cześć!